Oh fuck! Siemanko mordeczki, ja jestem Lo i dzisiaj mam dla was niesamowity film, ponieważ ostatnio... Jezu, niesamowity film. Ostatnio nabyłem to! Poczekajcie, żeby było bardziej pisko. Nabyłem to! Teraz pewnie pytacie, co to Karol jest? To jest wyrzutnia butelek. Dokładnie tak. Ta wyrzutnia podobnież bardzo, bardzo wysoko wyrzuci nasze butelki. Dlatego ja stwierdziłem, że to przetestuję i zobaczymy, jak mi wyjdzie. Także jeżeli będzie wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i... Żeby bardziej was zachęcić do zostawiania łapek w górę i przy okazji zrobić sobie challenge, to jak będzie, nie wiem, żeby nie przesadzić. 80 tysięcy łapek w górę, wydaje mi się, że to jest easy dla was. Jak będzie 80 tysięcy łapek w górę, to wyjdę na dwór. To nie jest akurat to, ale wyjdę na dwór i spróbujemy tą wyrzutnię z napojem gazowanym, na przykład Coca-Colą. Wydaje mi się, że to może być lekkie samobójstwo, ale może być zajebiście. Także jeżeli chcecie, to klikajcie łapki w górę, taki odcinek nietypowy, troszeczkę bardziej for fun. Każdy odcinek u mnie jest for fun raczej. Ale kończąc, subujcie! Nie miałem mówić o subach, ale mnie zasubywaliście. Dziękuję za 2 800 000 widzów, bardzo dziękuję. Tylko zdejmę tą kartkę i może rzeczywiście tak będzie. Także dzięki i teraz idę na dwór. Serio, nie żartuję. Także 3, 2, 1 i pół! Jestem już na dworze. Sorry, że mam katru i w ogóle jest strasznie, strasznie zimno i strasznie wieje, więc mam nadzieję, że to jakoś nie przeszkodzi. Ale mam kubkę, mam też nasz cały gadżet. Trochę się boję, ponieważ troszeczkę osób w tym parku chodzi, ale mam nadzieję, że wszystko się powiedzie i robimy. Także zabieram się do tych eksperymentów, rozpakuję to wszystko i zobaczymy, jak to będzie działać. Życzcie mi powodzenia. Dobra mordeczki, mam to dziadostwo, wypakowałem już i mniej więcej przygotowałem. Wszystko będzie wyglądać na tej zasadzie, że tutaj wkładamy butelkę i następnie bierzemy tą pompkę. Ogólnie boję się, nie będę tego ukrywał. To będzie troszkę straszne, szczególnie, że robimy to w jakimś parku, gdzie cały czas ktoś przychodzi, ale mam nadzieję, że nikomu się krzywda nie stanie. Dobra, i teraz wkładamy tu butelkę z 1/3 wody, pompujemy, ciągniemy za ten sznureczek, no i to wszystko wybucha do góry. Także zobaczymy. No co, testujemy. Jak tu się nie bać, moi drodzy? Okej, wszystko mniej więcej ogarnąłem. Mam butelkę z wodą, 1/3 wody i umieszczamy tą butelkę tutaj. Sznureczek sobie przygotowałem, pompkę też, więc poczekajcie, trzeba teraz to mocno tutaj... Mam nadzieję, że się udało. Mocujmy mocno, ponieważ jeżeli pociągniemy, to możliwe, że to spadnie i żeby było troszeczkę też bezpiecznie. I teraz prosta akcja, pompujemy to. Mam tej konstrukcji. Dobra, chyba wystarczy bąbelków, nie? To będzie go dobrze. Dobra, boję się strasznie o kamerę, ale... Uwaga, uwaga! O fuck! Co to było? Tajemniste! Dobra, poczekajcie, znaczymy to z butelką. Butelka żyje. No, było spoko, ale jeszcze się na tym nie zatrzymamy. Robimy dalej. Może jeszcze wyżej uda nam się to zrobić. Wow! Teraz będzie butelka numer 3. Trzecia butelka była całkowitym niewypałem, więc teraz czwarta. Może tym razem się uda. Dobra, uwaga. 3, 2 i... Tam jest pies. Już tak się zapowiadało dobrze. Oh fuck! Ja tego nie zrobiłem, to samo. Dobra, szósta butelka. Zabrakło nam wody, więc poszliśmy po prostu do stawu i trochę ukradliśmy. Nie wiem, czy powinienem się do tego przyznawać, ale wydaje mi się, że nic się nie stało, także... Dobra, muszę to obserwować, bo zaraz pewnie walnie. 3, 4 i... Trochę poleciało. Polecam. I to tyle mordeczki z mojego eksperymentu, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, to trzaśnijcie masę łapek w górę, komentarzy, subów i widzimy się już w kolejnym filmie, także dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się i piona!